Zadanie numer 9621 w trakcie realizacji. Długo trwało przygotowanie w ogóle projektu i pomysł, ale Rada Dzielnicy Śródmieście postanowiła, aby z takim zadaniem wystąpić. Znaleźliśmy wielu sojuszników, Politechnika Opolska i nie tylko, kibice Odry Opole, a przede wszystkim rodzice, nauczyciele. Głosowaliśmy, mieszkańcy Opola, ponad 600 głosów. No i dzisiaj już stoję na czymś, co daje mi radość, a już niebawem będzie dawało radość uczniom Szkoły Polskich Olimpijczyków, ale również mieszkańcom dzielnicy Śródmieście, no i całego miasta Opola. Takie jest założenie, że w godzinach pracy szkoły do 16:30 zajęcia szkolne, zajęcia w ramach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, a po godzinie 16:00 otwarte boisko dla mieszkańców dzielnicy. Każdy, wiem, już przychodzą dzieci, pytają, czy będzie można i kiedy w końcu będzie skończone to boisko. No dzisiaj wiem, że myślę, do 10 kwietnia będziemy się cieszyć, że boisko już będzie w użytkowaniu. To jest nowa technologia, to jest technologia modułowa, polipropylenowa. Wykorzystywane jest to na boiska przede wszystkim typu asfaltowego, betonowego lub z kostki brukowej, gdzie po prostu nakłada się nakładkę. Jest świetna amortyzacja, z tego bardzo dobrze odpływa woda i jest bezpieczne. Jeżeli mamy takie boisko, tak jak tutaj obok jest boisko tartanowe, to na takim boisku nie można zagrać w nic zespołowego, no bo jak woda stoi, jest bardzo niebezpiecznie, jest ślisko i tak dalej. Przez te kratki, które tutaj mamy za mną, ta woda przecieka i przedostaje się pod spód. Przy tej technologii po prostu tą nawierzchnię można zamrażać, rozmrażać, wytrzymuje temperatury powyżej 50 stopni, tam praktycznie do 60 nic się z tym nie stanie, do minus 30 paru stopni też można praktycznie to użytkować. W momencie, kiedy na przykład dziecko upadnie na taką nawierzchnię, zachowuje się ta nawierzchnia jak w hali na boisku, gdzie jest zwykła, znaczy sportowa wykładzina typu Taraflex, na przykład Żelflora, gdzie po prostu mogą nastąpić tylko obtarcia tak zwane limfatyczne, czyli to są, nic groźnego się nie dzieje. Firma Żelflor daje na tą chwilę 15 lat gwarancji. Boisko, to które było dotychczas czarne, asfaltowe, z dziurami, bardzo nierówne, było bardzo niebezpieczne i z tego boiska nie korzystaliśmy. Korzystaliśmy z placu zabaw, z boiska tartanowego, a z tego nie korzystaliśmy. Tym sposobem od najbliższych dni będziemy mieć kolejny obiekt, nie dość, że nowy, piękny, okazały, do tego przede wszystkim bardzo bezpieczny.